Niedziela, 31 grudnia. Witamy serdecznie z Garmisch-Partenkirchen. Przed nami drugi przystanek 66. edycji turnieju czterech skoczni. Po wczorajszym kapitalnym widowisku w Oberstdorfie już dzisiaj na Olympiaschanze czekają nas kwalifikacje do konkursu noworocznego. Na 11.45 wyznaczono oficjalny trening, a o 14.00 powinny rozpocząć się eliminacje, po których poznamy pary do systemu KO. Jak widzimy, po wczorajszej ulewie nie ma już śladu. Jest słonecznie. Promienie powoli przebijają się zza Alp. Temperatura jest dodatnia na stadionie olimpijskim. Powoli gromadzą się pierwsi sympatycy skoków narciarskich. Na liście startowej znajduje się 67 zawodników, w tym 6 Polaków. Wbrew informacji, które pojawiła się wczoraj wieczorem, nie ma z nami jeszcze Tomasza Pilcha. Był to błąd na liście startowej. Junior dołączy do nas 3 stycznia w Innsbrucku, kiedy to zadebiutuje w Pucharze Świata. Prognozy meteorologiczne na dziś i na jutro są doskonałe. Wiatr ma być bardzo słaby, a do tego przez cały czas trwania rywalizacji ma być słonecznie. Wszystko sprzyja temu, aby oglądać kolejne dalekie skoki. Mamy nadzieję, że biało-czerwoni potwierdzą, że wczorajszy występ w Oberstdorfie na Schattenbergschanze nie był dziełem przypadku i że sprawią nam kolejne chwile pełne radości. Oficjalnym rekordzistą skoczni jest Simon Amann. Szwajcar w 2010 roku uzyskał tutaj 143,5 metra. Transmisja kwalifikacji w Eurosporcie 1. Zapraszamy na skijumping.pl. Tam możecie śledzić wyniki na żywo. I tradycyjnie media społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter i kanał YouTube, gdzie publikujemy meldunki pogodowe i rozmowy z bohaterami poszczególnych serii.